RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. To jest program RZG Interwencje. Kłaniają się Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Dziś jesteśmy na ulicy Dworcowej w Zielonej Górze. Remont tej ulicy rozpoczął się dokładnie rok temu, w lutym 2018 roku. Ta ulica miała zostać zakończona, oddana do użytku we wrześniu 2018 roku. Tak się jednak nie stało. Wiemy z najnowszych informacji, że ta ulica powinna zostać oddana do użytku 27 lutego tego roku, czyli za niecały miesiąc. Dziś na temat przedłużającego się remontu będę rozmawiał z lokalnymi przedsiębiorcami, ale również z przedstawicielami magistratu i Miejskiego Zakładu Komunikacji, których właśnie teraz przedstawię. Razem z nami jest Robert Karwacki, wicedyrektor MZK. Dzień dobry, witam Państwa. Michał Szulc, Biuro Zarządzania Drogami w Magistracie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panowie, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o tym bardzo ważnym komunikacyjnie dla Zielonej Góry miejscu. My mieliśmy okazję przed programem przejść się i naliczyliśmy co najmniej 3 sklepy, które niestety, ale ogłosiły upadłość w związku z tą inwestycją. Chciałem zapytać się na początku, na jakim etapie jesteśmy aktualnie w związku właśnie z rozbudową, remontem ulicy Dworcowej? Aktualnie czekamy na poprawę warunków atmosferycznych, która pozwoli nam ułożyć tutaj na ulicy Dworcowej od wiaduktu do tutaj dworca PKS-u nawierzchnię i to pozwoli nam udrożnić ruch na tej ulicy. Co jest przyczyną, proszę powiedzieć, takich opóźnień? Z czego one wynikają? Opóźnienia na tutejszej inwestycji wynikają z tego, że trzeba było przeprojektować średnicę rury na wody opadowe i roztopowe, która ma odwodnić ten teren. Drugim powodem takim dużym była niestabilność gruntu, trzeba położyć było geokratę. Kolejnym takim elementem, który można wymienić, była komora zasuw, która znajduje się koło wiaduktu. Wcześniej była ona w terenie zielonym, dzisiaj ma być w pasie ruchu drogowego i należało zaprojektować wzmocnienie dla tej komory zasuw. Wzmocnienie, które było pierwotnie planowane, okazało się nie wytrzymać niestabilności gruntu. Trzeba było na nowo przeprojektować i na nowo wykonać wzmocnienie tej komory zasuw. Za jaką część ulicy Dworcowej odpowiada Miejski Zakład Komunikacji? W zakresie naszej inwestycji jest obszar od wiaduktu kolejowego na Sulechowskiej do dworca PKS-u. I teraz pytanie do przedstawiciela magistratu. To samo, czyli za jaką część ulicy Dworcowej odpowiedzialny jest Urząd Miasta? Przebudowa ulicy Dworcowej jest fragmentem inwestycji pod nazwą budowa trasy aglomeracyjnej. Tutaj się właśnie na rondzie przy ulicy Ułańskiej ta inwestycja styka z inwestycją Centrum Przesiadkowego, które realizuje Miejski Zakład Komunikacji. I stoimy właśnie na granicy naszych wspólnych inwestycji. Czyli w idealnym miejscu. Ja chciałem zapytać się jeszcze, czy to prawda, że tam odkryto bunkier przy rondzie Anny Borchers i to też skutkowało przedłużeniem tych prac? Powiem tak, że na dzisiaj lista niespodzianek czy nieprzewidzianych elementów, na które natknął się wykonawca podczas realizacji, jest bardzo długa. Jednym z nich jest też między innymi kwestia odkrytego, nie naniesionego wcześniej na planach bunkra w okolicach Anny Borchers. Tych czynników jest tak dużo i stąd na ten moment stan zaawansowania inwestycji jest taki, jak widać. Właśnie i chciałem zapytać się na koniec Pana o to, kiedy ta ulica zostanie już dopuszczona do użytku, bo z tego co wiem, jest to termin dość bliski, 27 dzień lutego. Na ile możemy powiedzieć, że rzeczywiście ta ulica zostanie otwarta w tym dniu, bo wiemy, że jeszcze tutaj jest dużo do zrobienia chyba, prawda? Tak, na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że obowiązujący aktualny termin 27 lutego nie będzie możliwy do dotrzymania przez wykonawcę. W dniu dzisiejszym rano odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Budimex i w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony aktualny harmonogram łącznie z wszystkimi okolicznościami, które od momentu
podpisania ostatniego aneksu miały miejsce i po dokładnej analizie będziemy w stanie określić termin, w którym ta inwestycja będzie mogła się zakończyć. Czy możemy orientacyjnie uspokoić naszych słuchaczy, widzów, lokalnych przedsiębiorców, czy to będzie pierwsza połowa tego roku, czy druga? Na dzień dzisiejszy wydaje się, że miesiąc kwiecień jest w zasięgu, przy oczywiście braku dodatkowych niespodzianek, o których na dzisiaj wykonawca nie wie. Myślę, że kwiecień jest tym terminem najbardziej prawdopodobnym. Panowie, dziękuję bardzo za udział w programie. Oczywiście zaprosiliśmy przedstawicieli magistratu, przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale dużym problemem tej inwestycji jest również kwestia dotycząca lokali, które zostały zamknięte, a ci, którzy są i starają się prowadzić swoje biznesy, mają na co dzień dość duży problem związany z przedłużającą się tą inwestycją. I do nas właśnie dojechał, dzień dobry, właściciel hotelu, który znajduje się na ulicy Dworcowej, zgadza się? Proszę się przedstawić. Aleksander Pawliński, moja żona prowadzi właśnie działalność tą hotelarską. Panie Aleksandrze, proszę powiedzieć na początku, jak dużym utrudnieniem jest ta inwestycja dla lokalnych przedsiębiorców, bo ona miała zakończyć się mniej więcej pod koniec roku, we wrześniu, a wiemy, że jeszcze trochę potrwa. Tak, ta inwestycja jest wielkim utrudnieniem, szczególnie to, że inwestor nie dokonuje terminowych, zapowiadanych prac. Prace miały być ukończone 30 września ubiegłego roku, natomiast jak widzimy, nic się nie robi w tej chwili. Ludzie bardzo tutaj, klienci narzekają, są niezadowoleni z tego tytułu, że brak jest dojazdu. No w tej chwili można dojechać od tego ronda, ale to nie rozwiązuje zupełnie sprawy. Jeżeli chodzi o to rondo, to od ronda w kierunku ulicy Dąbrowskiego zdjęto nawierzchnię 10 miesięcy temu, czyli gdzieś w ubiegłym roku w lutym. Nic się nie robiło do listopada. Kompletnie nawierzchnia zdjęta, nic się nie robiło. To jest skandal, żeby takie rzeczy były dopuszczane. A jak, proszę powiedzieć, kwestia klientów? Zmniejszyła się liczba osób, które przychodzą, korzystają z pana hotelu? W sposób totalnie zmniejszyła się. Zmniejszyła się około 70%. Bo brak jest dojazdu, brak jest dojścia. Było brak dojścia, że chodnik jak był rozebrany, to zrobiono w jednym dniu parę metrów, a za 2-3 miesiące następne. Także było to piach straszny, utrudniało to dojście w ogóle ludziom, że to narzekali tutaj klienci, którzy przyjeżdżają z różnych okolic naszego kraju. Mówią, że takiej organizacji pracy nie widzieli nigdzie. Pozwólmy odnieść się może jeszcze przedstawicielom z racji tego, że jeszcze są z nami, do tych słów, które pan przed chwilą powiedział nam. Na początku może o tym, że teraz niewiele się tu dzieje. Z czego to wynika? Z warunków atmosferycznych. W tym momencie temperatury ujemne, a po ich ustaniu rozmakanie podłoża uniemożliwia w sposób prawidłowy prowadzenie robót. Na koniec jeszcze pana się zapytam, za chwilę przejdziemy do pani, która prowadzi zakład fryzjerski. Proszę powiedzieć, czego pan oczekuje, czy czegoś pan oczekuje od miasta w związku z tym, że się przedłuża ten remont, czy po prostu chce pan, żeby ten remont się już skończył? Przede wszystkim, żeby się remont skończył, a przede wszystkim jakieś rekompensaty za utrudnienie, bo to jest po prostu spowodowane w sposób totalnie nieorganizacyjny. Nie spotykam takich rzeczy w naszym nie tylko kraju, ale w Europie, gdzie ciągi takie komunikacyjne jak między dworcami, to się robi nie tylko w dzień całkowicie, ale nawet nocą robią. A u nas tutaj lato było piękne, robotnicy porobili załóżmy do godziny tam 14, góra, gdzie było ich kilku. I jest fajrant, sobota piękna, nie robi się. A weźmy do przykładu taki Focus, który u nas budują, remontują. Tam się robi na 3 zmiany. Dlaczego się to robi? Dlatego, że komuś na tym zależy. Wróćmy do tematu ulicy Dworcowej. Dziękuję panu za udział w programie, bo chciałbym, żeby też przedstawiciel magistratu się odniósł. Padło słowo rekompensata. Jak to wygląda? Czy w ogóle ona jest zasadna w takiej sytuacji przedłużającego się remontu? Nie ma wprost takiego trybu, który przewidywałby bezpośrednią rekompensatę poszczególnych właścicieli prowadzących działalność gospodarczą, ale mają jak zawsze prawo z wystąpieniem do sądu z takim roszczeniem, jakby miasto się w takiej sytuacji uchylać od odpowiedzialności w przypadku zasadności takich roszczeń, nie będzie miało podstaw.
Dziękuję Państwu bardzo za udział w programie. Życzę miłego dnia. My teraz musimy przejść do kolejnej osoby, która prowadzi tutaj działalność. Jest to pani, która jest w zakładzie fryzjerskim, pracuje w zakładzie fryzjerskim. Ja dodam, że rzeczywiście obecnie tutaj prace nie są prowadzone, jak powiedział nam przedstawiciel magistratu, ma to związek z obecnie panującą pogodą. Jesteśmy obok restauracji i szukamy zakładu fryzjerskiego, który powinien być nieopodal, jest przed nami. I porozmawiamy z panią, która wcześniej wyraziła zgodę na to, aby podzielić się z nami swoją opinią na temat przedłużającego się remontu ulicy Dworcowej. Dzień dobry. Radio Zielona Góra, Piotr Kuśnierz, RZG Interwencje się kłaniają. Chcieliśmy tylko się pani zapytać, czy ten przedłużający się remont ulicy Dworcowej negatywnie wpływa na pani biznes? Tak, oczywiście. Jak to wygląda od jak dawna już? Ja myślę, że może i od marca. Od marca. To się, wie pan, tak przedłużyło, że nie wierzę, że szybko się to zakończy. Patrząc, jak tu działają na tej ulicy wszyscy wykonawcy. W okresie, gdzie można było, myślę, dużo zrobić, to nie widziało się tutaj żadnych wykonawców, pracowników, nikogo. Nawet widziałam, jak sobie w rowach siedzieli. I mam pytanie o rekompensatę, bo rozmawialiśmy wcześniej z panem, który jest współwłaścicielem hotelu tutaj na ulicy Dworcowej i pan powiedział, że powinna być przeznaczona rekompensata za ten przedłużający się remont. Co pani o tym myśli? Oczywiście, że tak, bo wie pan, my sobie w tym ciągu żeśmy już wypracowali przy tej działalności swoją klientelę i nie było problemu, a podczas tego remontu wszystko się dosłownie zawaliło. Dziękuję pani za poświęcony czas, nie zabieramy już więcej czasu. Idziemy do kolejnej pani, do widzenia, miłego dnia, która pracuje w zakładzie ubezpieczeń i która też zgodziła się porozmawiać z nami na temat przedłużającego się remontu ulicy Dworcowej w Zielonej Górze. Zobaczymy, czy pani będzie mogła z nami teraz porozmawiać. Dzień dobry, Piotr Kuśnierz, Radio Zielona Góra, RZG Interwencje. Chcieliśmy zająć chwileczkę, zapytać się o ten przedłużający się remont ulicy Dworcowej. Jak on wpływa na państwa biznes? Negatywnie. Negatywnie, no obroty nam spadają. Klienci mają utrudniony dostęp do biura. No, nie są w stanie dotrzeć. No tym bardziej, że ten remont jakby miał się zakończyć we wrześniu tamtego roku, a do dnia dzisiejszego nie widać końca tego, tak? Więc wszyscy w koło zamykają biznes. No tak jak to Państwo widzicie. Nie ma tu przejazdu na tej drodze. Jest rzeczywiście mniej klientów, jak Pani porównuje ten okres przed remontem? Oczywiście, że tak. Miesiąc do miesiąca jest mniej klientów. Roku poprzedniego, jak było, zamiast biznes się rozwijać, to się kurczy po prostu. Zapytam się o kwestię rekompensaty. To jest bardzo ciekawy temat. Pytałem się o to współwłaściciela hotelu tutaj na ulicy Dworcowej. Pytałem się pani, która pracuje w zakładzie fryzjerskim. Zapytam się również pani, czy przewiduje pani jakąś formę rekompensaty ze strony miasta w związku z przedłużającym się remontem ulicy Dworcowej? Ja czy przewiduję? Tak, czy uważa pani, że miasto powinno państwu na przykład coś zrekompensować? Bo w jakiś sposób nam zrekompensować to, że te nasze straty, tak? Bo zacznijmy od tego, że po prostu mówiąc o tym remoncie, wprowadzając ten remont, miasto nam zagwarantowało, że maksymalnie pół roku. We wrześniu to powinno być ulice przejezdne, a my niedługo będziemy mieli kolejny wrzesień. I jeżeli miasto ze strony miasta nie ma żadnej rekompensaty, no to chyba jest nie fair wobec ludzi. My sobie sami wypracujemy swoje miejsce pracy, tak? Swoją pensję. Urzędnicy w Urzędzie Miejskim mają zagwarantowane. Dla nich to nie jest obojętne, czy ten remont będzie trwał miesiąc, czy się przedłuży o 3, o 4. A co my mamy zrobić z tym? No nie wiem, no podejście miasta jest... No ja nie usłyszałam o żadnej rekompensacie. Dziękuję pani bardzo serdecznie za poświęcony czas. Życzę miłego dnia. Ja przypomnę, dziś program RZG Interwencje był poświęcony przedłużającemu się remontowi ulicy Dworcowej w Zielonej Górze, na której znowu teraz jesteśmy. Możemy zobaczyć. Obecnie prace nie są tutaj prowadzone, tak jak wcześniej mówił przedstawiciel magistratu w związku z pogodą.
Przypomnijmy, wcześniej podawałem informację, że ta ulica powinna zostać oddana do użytku 27 lutego, ale dzisiaj po rozmowie z przedstawicielem magistratu wiemy, że najwcześniej ulica Dworcowa zostanie oddana do użytku w kwietniu tego roku. Musimy już kończyć. Za wspólnie spędzony czas dziękuję dziś Państwu Piotr Kuśnierz, Krzysztof Filmanowicz. To był program RZG Interwencje. Oglądajcie nas Państwo na YouTubie, na Facebooku oraz na rzg.pl. Ponadto co tydzień premiera RZG Interwencji w środę o 12.30 na 97.1 FM. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz.